Mekacze. Co? Już, proszę państwa, można się uspokoić. Koniec z tymi pszczołami. Oczywiście zajrzymy jeszcze tam nie raz, ale to już jest koniec. A co oni tam robią? Liny ciągną już? Trakcje. Coś tam się bawią. Koniec z miodobraniem. Może coś tam jeszcze na koniec lata gdzieś tam wybierzemy. Z ciekawości jakąś nawłoć. Bo nie jadłem i nigdy nie próbowałem. A w tym roku może być wcześniej. Znaczy na pewno będzie wcześniej. Bo wszystko kwitnie wcześniej w tym roku. Więc może zdążą, dadzą radę zebrać tą nawłoć. Sezon udany? Póki co? Co koziołek? Także no teraz moją główną rolą, moim zadaniem jest tak jakby przygotowanie pszczół do zimy. Czyli pilnowanie rozwoju, chcę jeszcze stworzyć jeden odkład albo więcej, bo tam pszczół jest od groma w niektórych hulach. Można robić tych odkładów naprawdę dużo i silnych. No ale też nie chcę tego nie wiadomo ile robić, bo no, nie zajmuję się sprzedawaniem pszczół, rodzin, uli. Więc to tylko dla siebie, dla bezpieczeństwa swojej pasieki. No, tworzę te odkłady, żeby mieć jak coś, jeśli coś nie przyzimuje, czy coś słabego wyjdzie z zimy. Jakieś odciągi robią. Widzę to chyba na flagi. Na flagi unijne albo ukraińskie. No, tam lina będzie zasilająca, tak? Kabel. Dobra. Jesteśmy. Zaraz idę na werandę sprzątać. Wszystkie ramki zabiorę. I wszystko co pszczoły mają do czyszczenia najpierw położę na środku, żeby one się tym zainteresowały, a później wrócę ramki, nadstawki włożę do uli, gdzie nie ma. Gdzie zabierałem. No i zwężę wylotki, nie? Żeby tam no nie było rabunków. Także mam wszystko już zrobione, ogarnięte. Wszystkie rodziny wyciśnięte i będzie spokój. Proszę państwa, kosą tutaj będzie trzeba wpaść. Kosę jeszcze naprawić. Boże, ona rozwalona tam gdzieś leży. Jezus. Dobrze, tutaj wszystko gra. Można iść działać. Macie zające. Wszystkie żyją? Chyba te. A ten jaki ładny. Bardzo ładne króliki wyhodowałeś. Tu się jednak znasz. Proszę państwa, mamy popołudnie. I idę sprawdzić, co tam się wydarzyło w pasiece ogólnie, bo wszystko wyrzuciłem do czyszczenia. I ogólny harmider był. Nie. Rutka. No co? My. Dobra, namówiłaś. Cię pogłaszczę. Ja cię pogłaszczę. Pogłaszczę. Chodź, malutka. Malutka, tu. Malutka moja. My. Chodź. 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 Się rozdarła. Spała chyba. Co, Pauliś, co? Górka zeszła sama. Gdzieś może rogiem dostała. No chodź. No chodź. No chodź. Ja mam przyjść. My. Chodź. 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 No wygodne kozy. Trzeba przychodzić, żeby głaskać. My. Nie mi. Kozaki, dobra. To wy mnie zajmujecie tutaj. Ja idę, kurde, chciałem sprawdzić.
pszczółki chodzą lekko, mogą być tutaj wściekłe, bo się dużo dzieje. O, wylotki pomniejszałem tam, gdzie ramki dałem do suszenia, nie? Zamontowałem też dwa poławiacze pyłków, sprawdzić, czy coś noszą. W rodzinach, gdzie było pyłku dużo, pamiętam. Jeśli będzie coś, będą nosiły. Suszą ładnie. Jutro i będzie można zabrać pewnie wosk. Tutaj narzędzia też suszą. No, także na wieczór zobaczymy, jak tam poławiacze się sprawują. No. Jest okej. Można iść. No dziewczęta, mój plan z poidłem chyba dojrzał. A może ja dojrzałem. Proszę Państwa, mam materiały niezbędne do tego, żeby posadzić na tym beczkę. Tą beczkę, tak. A będzie poidło. 210 litrów, 208 chyba te beczki mają. Znaczy nie 200, albo nie 210, tylko 208. Unia, proszę Państwa. Chujnia, nie unia. Nikt się nie spodziewał, a jednak spora szansa istnieje, proszę Państwa, że tu poidło będzie działało, tak? Teraz napełnimy może całe, może do połowy bardziej i sprawdzimy szczelność. Jak szczelne, to zostawimy. Później jak indyki jeszcze podrosną, to wiadro zmienimy na 20, żeby było wyższe. Już. Czeka nas jeszcze budowa karmidła specjalnego dla indorów. Nie chcę mi się zabierać dla kurczaków, bo później będę się motał. A indyki do jesieni, kurczaki wcześniej będą ubite. I niestety, proszę Państwa, jest przypał. Albo kozy zruszyły, albo po prostu się zmęczyło i się odkleiło. I kapie. Także no, zostawię, niech ta woda, która jest tutaj, zleci i będzie trzeba wysuszyć. Kurczę, rozkręcić, odkleić, wyczyścić, skleić i na nowo. Także jest 3 tygodnie roboty, niestety. O kurczę, i tutaj młode takie larwy, to też musiały być jajka, to też musiały być jajka. O, jest matecznik, się wygryzła matka, zobaczcie, widzicie, jest matka wygryziona, czyli ona albo jest. Albo wyleciała już, bo była pogoda. Mogła się wygryźć dwa dni temu, dzień temu,
ciężko powiedzieć. No teraz też ciężko ją by było dostrzec, bo ona niekoniecznie musi się wielkością mocno wyróżnić. O kurde, tutaj matecznik kolejny. Już 6 mateczników by było. Na razie to wszystko zostawiamy, ponieważ jeśli matka ruszyła, to nie wiadomo, czy ona wróci. Pop, 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 pop